We wrześniu i październiku rozgrywamy 6 ligowych spotkań, notujemy 4 porażki i 2 zwycięstwa, a po drodze odpadamy z Carabao Cup. Po 9 kolejkach z 7 punktami chwilowo jesteśmy na bezpiecznym 17 miejscu. No i tak to właśnie wyglądało w poprzednim odcinku, z którego najprawdopodobniej zapamiętamy tą spektakularną klęskę z Chelsea Londyn, aż 0-7. Co za niewiarygodny wynik. No ale cóż, było, minęło. W kalendarzu mamy 1 listopada, jesteśmy po 9 kolejkach, mamy 3 oczka przewagi nad strefą spadkową. Czas zatem kontynuować naszą wielką walkę o przetrwanie w Premier League. Spójrzmy jeszcze tylko na finanse klubu, a tu bilans ogółem wynosi już tylko 1 600 000 funtów. Naprawdę słabo. I lecimy dalej. No dalej to już mamy oficjalną zapowiedź naszego pierwszego ligowego spotkania w listopadzie. Niestety nie będzie łatwo, co ja mówię, będzie ciężko. Gramy bowiem z Evertonem, dodatkowo to mecz wyjazdowy. Oczywiście gospodarze są tu zdecydowanymi faworytami, a my dodatkowo jesteśmy osłabieni na to spotkanie brakiem Tobiasa Tissery, który jest zawieszony za kartki. Jak do tej pory o każdy punkt walczymy jak lwy. Zarząd to dostrzega, no i zadowolony jest z pracy naszego kaska w klubie. Ocena ogólna minus 5, choć ta cząstkowa za same mecze to tylko plus 3. Atmosfera w szatni bardzo dobra, na dodatek z tendencją wzrostową. Poparcie dla menedżera doskonałe, ale tu z czerwoną strzałką w dół. Naszymi liderami wciąż nasz kapitan Joe Worrall, Scott McKenna i wypożyczony z Newcastle United Mika Biref. Czas najwyższy na przygotowania do meczu z Evertonem. Jak do tej pory taktyki, jakie używaliśmy, ostrożne czy defensywne, nie przynosiły spodziewanego efektu, a mecze zwyczajnie przegrywaliśmy. Dlatego tym razem zagramy odważniej, z wiarą we własne umiejętności, a co nam szkodzi? Mentalność standardowa. Jak będzie wyglądała nasza wyjściowa jedenastka? W bramce Green, dalej w obronie od lewej Doig, na środku defensywy Colwill i Worrall, na prawej obronie Bogle, dalej w drugiej linii od lewej Willock, na środku pomocy Doyle i Dobson, na prawym skrzydle Sulmana, a na atak Bire Winlundulu. Zobaczymy, co nam przyniesie taka taktyka. A no nic dobrego, niestety, bo ostatecznie przegrywamy z Evertonem na wyjeździe wysoko, bo aż 0-3 po 2 trafieniach Calverta-Luina i 1 golu Pereza. Ale obiektywnie trzeba powiedzieć jedno, byliśmy zespołem o klasę albo i dwie klasy gorszym. Nie mieliśmy tu kompletnie czego szukać. Współczynnik XG to potwierdza. 0,67 dla nas, 2,02 dla Evertonu. No i znowu jesteśmy bez punktów, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Mimo wszystko po 10 kolejce wciąż utrzymujemy się na bezpiecznym 17 miejscu. No nie tak miało się rozpocząć nasze granie w Premier League w listopadzie. Gdzieś tam po cichu marzyliśmy o tym remisie i punkcie. No niestety, nie udało się. To ci dopiero zaskoczenie. FC Nantes zaprasza naszego Kazia na rozmowę kwalifikacyjną, gdyż chcieliby omówić możliwość zatrudnienia go na stanowisku menedżera. Prezesem FC Nantes jest Waldemar Kita, tak więc Polak, może i by to był ciekawy kierunek na dalszą karierę. Pytanie tylko, gdzie jest to FC Nantes i co sobą właściwie reprezentuje? W tym momencie po 11 kolejkach są dopiero na 16 miejscu, tak więc wygląda na to, że walczą o utrzymanie, ale najprawdopodobniej bez większego problemu można by było ich wyciągnąć do góry tabeli. Ponieważ w przedsezonowych zapowiedziach byli uważani za zespół środka tabeli, tak więc muszą dysponować całkiem niezłym składem. Trudno to jednak jednoznacznie stwierdzić, bo sporo tu zawodników wiekowych, 30-latków, a nawet starszych. Jednak klub jest dość ciekawy, zasłużony dla francuskiej piłki, dlatego też nasz Kaziu postanowił, że wybierze się na rozmowę kwalifikacyjną, choć jednocześnie nie robi sobie jakichś większych nadziei. Co więcej, sam nie jest przekonany, czy przenosiny z Forest do Nantes byłyby właściwym krokiem. Rozmowa naszego menedżera z Waldemarem Kitą odbyła się za zamkniętymi drzwiami, tak więc żaden szum medialny nie opuścił gabinetu prezesa FC Nantes. Co tu się wyprawia? Kolejny klub widziałby naszego Kazia u siebie na stanowisku menedżera. Tym razem jest to włoska Spezia Calcio. No tyle tylko, że dla naszego menedżera to klub raczej anonimowy, dlatego tutaj postanowił bez zbędnej zwłoki odrzucić zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. A tymczasem media już huczą od plotek, że najprawdopodobniej nowym menedżerem FC Nantes będzie nasz Kazimierz Węgrzyn. No zobaczymy. Podobno w jednym z wywiadów nasz menedżer przyznał, że jest podekscytowany możliwością poprowadzenia francuskiego klubu, ale ja myślę, że to są słowa wyjęte z kontekstu. Nasz Kaziu nigdy czegoś takiego nie powiedział. Na pewno natomiast powiedział, że odrzucił ofertę Spezia Calcio, ponieważ czeka na zdecydowanie atrakcyjniejszą ofertę. No dobra, wystarczy tego zamieszania na rynku pracy związanego z osobą naszego menedżera, bo przed nami naprawdę grube spotkanie w Premier League. Na naszym City Ground podejmować będziemy wielki Arsenal. Co zrozumiałe, przystępujemy do tego meczu z pozycji totalnego outsidera. Dodatkowo jesteśmy osłabieni brakiem Tobiasa Tissery, zawieszonego na ten mecz za kartki. A tymczasem, jak się okazuje, jeden z działaczy Nottingham Forest miał nieoficjalnie stwierdzić, że ma nadzieję, że Kazimierz Węgrzyn nie odejdzie z City Ground i nie przeniesie się do francuskiego Nantes. No to jest chyba zrozumiałe.
A my już przechodzimy do przygotowań do meczu z Arsenalem, co może trochę zaskakujące. Wychodzimy identycznym składem personalnym, co w tym wysoko przegranym meczu z Evertonem. Może to trochę szalone, no ale zobaczymy. Menedżerem Arsenalu wciąż Mikel Arteta, ale trudno się dziwić. Kanonierzy pod jego wodzą grają naprawdę dobrze. W tym sezonie po 10 kolejkach jak na razie są na drugim miejscu. Tomiasu prowadzi piłkę, nie napotyka na żaden opór z naszej strony. Ma sporo miejsca, podaje w pole karne. Jest tutaj Saka, spod linii końcowej też rzutowanie. Green wybija, no ale prosto pod nogi Inksa. Co za pech, 23 minuta, no niestety przegrywamy 0-1. Rzut rożny dla Arsenalu, Odegaard ostrobita piłka, uderzenie tam, no niestety mamy piłkę w bramce, a autorem trafienia Takehiro Tomiyasu, 38 minuta, no to już jest w tym momencie 0-2. Odegaard przy piłce rozgląda się, posyła dalekie zagranie na wolne pole, Martinelli sam na sam z Greenem, 3-0, nie, broni nasz golkiper, brawo. I już Green rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki wyko, Birew, ładnie tutaj zgrywa, Lundulu sam na sam, no to musi być trafienie, nie ma gola, Ramsdale górą. No i to jest koniec pierwszej połowy, przegrywamy 0-2, trudno mieć jakieś nadzieje na odkręcenie tego wyniku, no ale będziemy walczyć, mamy jeszcze przed sobą całe 45 minut. Jeszcze w przerwie robimy pierwszą zmianę, boisko opuszcza fatalnie grający Joe Willock, w jego miejsce Fernando, który wędruje na prawe skrzydło, a na lewe Kamaldin Sulmana. I już Arsenal rusza do ataku, Kop Mainers, Odegaard zrobił kółeczko, Freuler, Ings, jest tu atakowany ponownie, Freuler zagrywa na wolne pole, Martinelli sam na sam z Greenem, 3-0, nie trafia w słupek, no coś niesamowitego, wybroniliśmy się. Rzut rożny dla naszego zespołu, Doyle centruje piłkę, uderzenie tam Birefa, ale piłka trafia w poprzeczkę. Kanonierzy w ataku pozycyjnym, a my jesteśmy zamknięci we własnym polu karnym. Tomiyasu przyspieszył zagranie, Pepe, Smith Rowe, Ings, Smith Rowe uderzenie, aż minimalnie się pomylił. Lundulu wyprowadza kontrę naszego zespołu, przekroczył środkową linię boiska, Birew, Dobson, ponownie Lundulu, ale zawodnicy Arsenalu wycofują się. Lundulu zwolnił akcję, wycofuje Bogl do środkowania, Birew, uderzenie, jest piłka w bramce, strzał przy samym słupku, bramkarz bezradny, 75 minuta, mamy kontakt, jest 1-2. 78 minuta i jest jeszcze nadzieja na korzystny wynik. Mateusz Bogusz zastępuje w środku pola Dobsona. Rzut wolny dla Arsenalu, do piłki podchodzi Pepe, wrzutka w pole karne, White z voleja, uderzenie pod poprzeczkę. No niestety, 82 minuta to jest 1-3, to jest już koniec. Chociaż moment, sędzia jeszcze zdaje się sprawdza tą sytuację na warze. Czy tam była pozycja spalona? Zaraz się przekonamy, gol nieuznany. Z lewej strony boiska przy piłce Baku podaje do Freulera, ten zagranie do przodu, Danny Ings, ale zwolnił akcję, wycofał Pepe, dalekie zagranie na wolne pole i znowu Smith Rowe sam na sam z naszym bramkarzem. No i to się musiało tak skończyć. 85 minuta, Arsenal dopiął swego. 3-1, to jest już po wszystkim. Jeszcze Cole Will wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Kamaldin przyjął, odwrócił się do środkowania. Lundulu uderzenie z główki z najbliższej odległości, ależ zaskoczenie. A więc 86 minuta i ponownie mamy kontakt, tym razem 2-3, a więc jest jeszcze nadzieja. Chociaż sytuacja jeszcze sprawdzana jest na warze przez sędziego, ale jest gol uznany. 87 minuta, jeszcze zmieniamy na lewej obronie. Josh Doig zostanie zastąpiony przez Mata Peniego, no i ruszamy do frontalnego ataku na Arsenal. Mamy rzut wolny, ale do bramki jest bardzo daleko. Doyle, potężne uderzenie, ale Ramsdale broni, no co za pech. No i to jest niestety koniec. Bogowie futbolu tak chcieli. Ostatecznie przegrywamy na własnym stadionie z Arsenalem 2-3, ale ta porażka jest niezasłużona, bo byliśmy zespołem po prostu lepszym. Statystyki to potwierdzają. Współczynnik XG dla nas 1,78 wobec 1,49 dla Arsenalu. Co więcej, oddaliśmy prawie dwukrotnie więcej strzałów w tym meczu na bramkę rywali. No ale co z tego, skoro ostatecznie liczy się to, co wpadło do sieci. Tak więc ponownie jesteśmy bez punktów, co prawda jeszcze jesteśmy na 17 miejscu, ale cała trójka za naszymi plecami będąca w strefie spadkowej jeszcze nie grała w tej kolejce. Arsenal, zwycięstwo bez blasku, no to jest najlepsze podsumowanie tego meczu, no niezasłużona wygrana kanonierów, no i tyle. No to ci dopiero nasz Kaziu ponosi jedną porażkę za drugą, a tymczasem kolejny klub w Europie jest zainteresowany usługami naszego menedżera. Hiszpańskie Levante zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną w celu omówienia zatrudnienia na stanowisku menedżera. Pytanie tylko, gdzie to Levante jest, no i co sobą reprezentuje. W tym momencie po 11 kolejkach są na 17 miejscu, ale z bezpieczną przewagą punktową nad strefą spadkową, co więcej, z perspektywami awansu na wyższe miejsce w tabeli. Tym bardziej, że podobnie jak wcześniejszy FC Nantes, to również zespół środka tabeli, no przynajmniej według przedsezonowych prognoz. Ale co ciekawe, skład również dość mocno zaawansowany wiekowo, no podobnie jak we francuskim FC Nantes. No na pewno nie jest to jakiś wybitny klub w historii hiszpańskiej piłki, ale nasz
postanowił, że wybierze się na tą rozmowę kwalifikacyjną, ale tak z czystej ciekawości, po prostu dla sportu. Bo raczej trudno sobie wyobrazić, żeby zostawił Forest dla hiszpańskiego Levante, no ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozmowa kwalifikacyjna w każdym razie odbyła się w ścisłej tajemnicy. Mimo wszystko media już widzą Węgrzyna na stanowisku menedżera Levante, ale to tylko szum medialny i nie przykładamy do tego większej wagi. A tymczasem jakże miłe informacje docierają z francuskiego Nans. Nasz Kaziu jest faworytem tamtejszych kibiców do objęcia stanowiska menedżera w ich klubie. Równocześnie nasz Kazek odmówił skomentowania plotek, według których Levante będzie jego następnym pracodawcą. No powoli robi się naprawdę gorąco. No i mamy punkt kulminacyjny tej całej gorączki. Na ostatniej prostej hiszpańskie Levante wyprzedziło francuskie FC Nans i tym samym składa ofertę pracy naszemu Kaziowi. Ale nasz menedżer decyzję podjął już dawno i nie zamierza przenosić się z Nottingham do Hiszpanii, bo uważa, że byłby to krok wstecz. Zatem oferta zostaje odrzucona. A tymczasem jakże sympatyczna informacja. Nasz wielki talent Tobias Tissera właśnie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji swojego kraju, a więc w Argentynie. U nas w ostatnich kilku meczach nie grał, bo pauzował za czerwoną kartkę, ale rozwija się fantastycznie. No w przyszłości to może być gwiazda światowego futbolu. Dobrych informacji ciąg dalszy. Nasz drugi niezwykle utalentowany zawodnik Mark Nelson, który co prawda debiut w swojej reprezentacji ma już za sobą, ale strzelił właśnie pierwszego gola dla Szkocji. Co prawda w mediach nie jest przedstawiany tak jak Tobias Tissera jako wielki talent, ale my i tak doskonale wiemy, że w przyszłości to będzie z niego turbo kozak. No proszę, jakie zaskoczenia, jednak ostatecznie prezes FC Nans Waldemar Kita nie zaoferuje posady menedżera naszemu Kaskowi. No nie jesteśmy tym faktem jakoś rozczarowani. A stery tego francuskiego klubu obejmuje Senegalczyk Omar Daf. Życzymy mu wszystkiego dobrego. Na dobra, po niemałych zawirowaniach wokół osoby naszego Kazia powracamy do Premier League. W kolejnym spotkaniu gramy na wyjeździe z Brighton, a Brighton, jak wiadomo, podobnie jak i my, jest tegorocznym beniaminkiem. Nie jesteśmy tutaj faworytem, no ale w jakim innym spotkaniu, jak nie tutaj, mamy szukać punktów, najlepiej trzech. No ale tego to się naprawdę nie spodziewaliśmy. Poza kilkoma klubami, które są zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku menedżera naszego Kazia, do gry wkroczył chorwacki Związek Piłki Nożnej. No i właśnie złożył ofertę objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Chorwacji. No tyle tylko, że nasz Kaziu nie jest zainteresowany prowadzeniem jakiejkolwiek reprezentacji, no może poza Polską. Dlatego tu, bez chwili zastanowienia, odrzucił tą propozycję. Okej, przechodzimy już do przygotowań do meczu z Brighton. Jak zatem będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? Po ostatnich słabszych występach Greena do bramki wraca Lafont, a dalej w obronie od lewej Doig, na środku defensywy Colwill Worrall, na prawej Bogle, w drugiej linii od lewej Willock, na środku pomocy Doyle Tissera, na prawym skrzydle Fernando, a na desancie Birevin Lundulu. Menedżerem Brighton jest Frank Lampard, a wyjściowa jedenastka, o ile w ogóle jest mocniejsza od naszej, to nieznacznie, dlatego na tym polu nie mamy czego się wstydzić. Trzeba tu powalczyć o pełną pulę. Jak widać, bezpośrednie spotkanie beniaminków na tyle wzbudziło zainteresowanie, że doczekało się swojej transmisji telewizyjnej. Brighton w ustawieniu 4-2-3-1, jak widzieliśmy na szpicy Balogun. No i jeszcze przypomnienie naszej formacji dla wszystkich oglądających ten mecz w telewizorach, w domu, w pubach czy gdziekolwiek bądź. No i tabela, a tutaj Brighton jest tuż nad nami, z jednym oczkiem więcej na 16 miejscu. Birew kontroluje piłkę w środku pola Tissera, atakowany podanie do Doylan Lundulu, zagranie na prawą stronę, Bogle rozpędzany wpada w pole karne, podanie pierwszej piłki Lundulu, strzela, właściwie dokłada tylko noga, ależ fantastycznie. Sanchez absolutnie bezradny w bramce, a my już w 7 minucie obejmujemy prowadzenie, jest 1-0. Duffy rozrzuca piłkę na prawą stronę, jest tu Brandt White, podanie w pole karne, Ricci przyspieszył dośrodkowanie, Lafont, ale zamieszanie, gdzie jest ta piłka? No niestety w bramce, no co za kuriozum, ależ tam był kocioł, pogubiliśmy się kompletnie. 21 minuta, niestety 1-1. Rozpędzony Doig przekracza środkową linię boiska, sunie lewym korytarzem boiska, ma sporo miejsca, jest już pod linią końcową, ale zwolnił akcję, podanie do Willocka, ponownie Doig, dośrodkowanie, Lundulu dosięgnął piłki główką, strzela gdzieś tam przy samym słupku, bramkarz tego nie sięgnął, a więc 35 minuta, ponownie wychodzimy na prowadzenie 2-1. No i to jest koniec pierwszej połowy, jak można się było spodziewać, ten mecz jest dość wyrównany, ale najważniejsze, że to my strzeliliśmy o jednego gola więcej. Zobaczymy, co przyniesie nam druga odsłona tego spotkania. Brandt White wznawia grę wyrzutem piłki z autu, prosto w pole karne, a tu Balogun się przewraca, no co za absurdalna sytuacja, no rozpoczynamy drugą połowę od rzutu karnego dla gospodarzy. Najprawdopodobniej, bo jeszcze mamy weryfikację na warze, ale chyba niestety. No i czy będzie zaraz 2-2, Eze nie daje najmniejszych szans naszemu bramkarzowi. No i 48 minuta, ponownie mamy remis.
Brayton rozpoczyna swoją akcję, Duffy dalekie wybicie, ale prosto pod nogi Doyle'a, ten bezpośrednio z powrotem rzuca piłkę w pole karne, Fernando wychodzi na pozycję strzelecką, bramkarz broni, ale jest Unlundulu, dobija do absolutnie pustej bramki, a więc 59 minuta, ponownie wychodzimy na prowadzenie, mamy 3-2. Tissera przy piłce obraca się, posyła podanie do środka boiska do Doyle'a, ten z powrotem na prawe skrzydło, jest tu Fernando, zagranie na wolne pole, Unlundulu sam na sam z bramkarzem, mija go i do pustej bramki strzela, ależ łatwo, ależ przyjemnie, 62 minuta, podnosimy prowadzenie na 4-2, pięknie. No i to jest koniec tego spotkania i pomimo, że ten mecz był niezwykle wyrównany, statystyki to potwierdzają, pomimo, że dwukrotnie wychodziliśmy tutaj na prowadzenie i dwukrotnie gospodarze doprowadzali do wyrównania, no to ostatecznie wygrywamy 4-2, ale różnica pomiędzy naszym zespołem a Brighton jest taka, że w naszych szeregach był Dan Lundulu, nasz super snajper jest autorem wszystkich 4 goli w tym meczu. Mamy zatem niezwykle ważne 3 punkty ugrane z zespołem, z którym bezpośrednio rywalizujemy w walce o utrzymanie się w Premier League. Zresztą po tym zwycięstwie wskakujemy na 16 miejsca, a Brighton spada na 17. No i to już nie po raz pierwszy w tym sezonie, kiedy to Dan Lundulu w pojedynkę zapewnia nam punkty. Tym razem swoimi 4 trafieniami ocena końcowa dycha. Szok, brawo. No tego to się na pewno nikt nie spodziewał, ale on jest w morderczej formie. W pierwszych 12 występach zanotował już 14 trafień. Coś niesamowitego. Średnia nota 7,47, ale chłop jest w gazie. No i co zrozumiałem, musiał wylądować w 11 tygodnia Premier League w ataku obok Martinelliego z Arsenalu. A tymczasem lista klubów zainteresowanych pozyskaniem naszego Kazia wciąż się rozszerza. Tym razem na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza francuska Nicea i to jest już klub bardzo poważny, dlatego obok tej oferty nie można już przejść obojętnie. Po 13 kolejkach Nicea prezentuje się bardzo słabo, zajmuje dopiero odległe 15 miejsce. To chyba dużo poniżej ich możliwości. No dokładnie tak, bo w przedsezonowych zapowiedziach bukmacherskich byli plasowani jako 7 siła tej ligi, no i powinni raczej walczyć o europejskie puchary, a nie o utrzymanie w lidze. Skład wydaje się dość solidny, mamy tu przecież kilka rozpoznawalnych nazwisk na poziomie europejskim. Dodatkowym smaczkiem jest udział Nicei w Europa Conference League. W swojej grupie po 4 meczach są na pierwszym miejscu. Mają co prawda jeszcze do rozegrania 2 mecze, wyjazdowy z rumuńskim Farulem Constantą, no i u siebie ze szkockim Hibernianem, ale wydaje się, że wyjście z grupy powinno być raczej pewne. Nicea to niewątpliwie duży klub, ich największymi rywalami są Monaco, z którymi rozgrywają derby Lazurowego Wybrzeża, no i oczywiście Olympique Marsylia. Duży i utytułowany, zasłużony dla francuskiej piłki, zdobywca 4 tytułów mistrzowskich, choć wszystkie przypadały na lata 50., a także 3-krotny triumfator Pucharu Francji. Nasz Kaziu postanowił wziąć udział w tej rozmowie kwalifikacyjnej, no bo takiemu klubowi się po prostu nie odmawia, a czy cokolwiek te negocjacje przyniosą, wkrótce się przekonamy. Ale to wszystko nic, żeby było jeszcze śmieszniej, jeszcze ciekawiej, do bezpośredniej rywalizacji o naszego kaska obok Nicei włącza się ich lokalny rywal, Olympique Marsylia. Tyle tylko, że teraz już mówimy o jednym z największych klubów w historii francuskiej piłki. No zaczyna się robić naprawdę poważnie. Po 13 kolejkach Olympique Marsylia jest dopiero na 13 miejscu, tak więc dużo poniżej oczekiwań. No przecież to jest klub z potencjałem i z aspiracjami do walki o najwyższe cele. No może poza tytułem mistrzowskim, bo to jak wiadomo od pierwszej kolejki w każdym sezonie mistrzem zostaje Paris Saint-Germain, ale jednak. No bo oczywiście według przedsezonowych prognoz bukmacherskich absolutnym faworytem jest tu PSG z kursem 1,29, ale już na miejscu drugim są ex aequo aż 4 kluby z kursami 21,0. To Monaco, Lyon, Lille, no i właśnie Marsylia. No cóż, wydaje się, że Olympique Marsylia ma naprawdę mocny skład, jest tu kilku zawodników z najwyższej półki, a do tego mamy 2 Polaków, jest Kamil Piątkowski i Arek Milik. Olimpijczycy, podobnie jak Nicea, również biorą udział w rozgrywkach kontynentalnych, tyle że jest to Liga Europy. W swojej grupie po 4 kolejkach są na drugim miejscu, mają jeszcze do rozegrania 2 spotkania u siebie z Newcastle United i na wyjeździe ze Spartą Praga. Do tego wszystkiego ten 67-tysięczny stad Velodrom, no i armia fanatycznych kibiców, a największymi rywalami Olimpiku Marsylia oczywiście Paris Saint-Germain, Lyon, no i lokalnie Montpellier. Oczywiście Olympique Marsylia jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Francji, to 9-krotny zdobywca Mistrzostwa Kraju, a także 10-krotny zdobywca Pucharu Francji. Do tego wszystkiego w 1993 roku olimpijczycy wygrali w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, 3-krotnie dochodzili również do wielkiego finału Ligi Europy, ale za każdym razem przegrywali. No a jako, że nasz Kaziu już poleciał na rozmowę kwalifikacyjną do Nicei, no to będąc
tam na miejscu nad Lazurowym Wybrzeżem bez większego problemu ruszył do odległej o niecałe 200 km Marsylii na rozmowy w tamtejszym Olimpiku. Przecież ten klub to wielka legenda i historia nie tylko piłki francuskiej, ale i europejskiej. Nasz Kazio miał niewątpliwie intensywny i wyczerpujący tydzień, jest przecież po rozmowach o pracę w dwóch dużych, poważnych francuskich klubach, ale już musi wracać do Anglii, bo przed nami kolejne ligowe spotkanie. Gramy u siebie, a na naszym City Ground gościć będziemy West Ham United, co zrozumiałe i w tym meczu nie jesteśmy faworytami, ale marzymy przynajmniej o remisie i punkcie. No i mamy ten punkt, co prawda wymęczony i ugrany w szczęśliwych okolicznościach, no ale najważniejsze, że jest. Ostatecznie na własnym stadionie bezbramkowo remisujemy z West Ham United. Jesteśmy zadowoleni, bo byliśmy zespołem po prostu zdecydowanie gorszym. Tak więc dopisujemy sobie to jedno oczko, no i wciąż utrzymujemy się na tym 16. miejscu. No jeśli tak dalej będziemy ciułać te punkciki, no to jakieś tam szanse na utrzymanie w Premier League niewątpliwie są. Ale może nie powinniśmy się interesować już obroną przed spadkiem z Premier League, a bardziej walką o europejskie puchary z Olympique Marsylia. No to jest coś niesamowitego, no ale takie są fakty, taka jest rzeczywistość. Potężny klub z francuskiego Lazurowego Wybrzeża składa naszemu Kaziowi ofertę pracy. Jesteśmy podnieceni, jesteśmy rozgorączkowani, no jesteśmy przede wszystkim zszokowani, ale spójrzmy na oczekiwania zarządu. W Lidze Europy to co najmniej ćwierćfinał, w Pucharze Francji półfinał, a w Ligę górna połowa tabeli. Ale tu jak wiadomo są spore szanse nawet na miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Do tego wszystkiego mamy budżet płacowy ponad 5 milionów funtów, no to spora różnica w stosunku do tego, jakim dysponujemy w Nottingham Forest i budżet transferowy, ale tutaj to są jakieś grosze. Od naszego ostatniego krótkiego pobytu we Francji Olympique Marsylia rozegrał tylko jeden mecz, niestety przegrał go. Po 14 kolejkach mają 17 punktów, ale do 6 Rennes tracą zaledwie 4 oczka. To jest jednak wielki klub, reputacja kontynentalna, 4 gwiazdki. Dla porównania tylko dodam, że nasze Nottingham Forest jest wciąż jedynym klubem w Premier League z reputacją trzygwiazdkową. Kapitanem zespołu jest Chorwat Dujec Aletacarczy, jak się to tam czyta, wicekapitanem Francuz Valentin Rongier, kluczowym zawodnikiem Brazylijczyk Gerson, to środkowy pomocnik bądź też prawoskrzydłowy, ale niewiele więcej można o nim powiedzieć, bo te parametry jednak ma ukryte. Na składzie mamy paru zawodników doświadczonych, żeby nie powiedzieć weteranów, jak m.in. Sergio Busquets czy Miralem Pjanić. Są też naprawdę mocne nazwiska, jak Yusuf Fofana czy Cengiz Under, ale są też i Polacy, Kamil Piątkowski i Jarek Milik, to jest siła tego zespołu. Fakty są zatem takie, że przechodząc do Olimpiku Marsylia gramy od razu w Lidze Europy, a dodatkowo w Ligue 1 walczymy o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Czy zatem nasz Kazek powinien podjąć to wyzwanie, zrobić kolejny krok na drodze swojej kariery trenerskiej, no i przenieść się do potentata francuskiej piłki, czy też może ostatecznie powinien pozostać wierny barwom Nottingham Forest, no i walczyć z tym klubem o utrzymanie w Premier League. Moi drodzy, decyzja należy do Was. Piszcie w komentarzach Olympique Marsylia czy Nottingham Forest. No i na koniec jeszcze z kronikarskiego obowiązku. W listopadzie rozegraliśmy 4 spotkania ligowe, zanotowaliśmy zwycięstwo, remis i 2 porażki. No a w tabeli Premier League po 13 kolejkach z 11 punktami wciąż jesteśmy na bezpiecznym 16. miejscu. Na uwagę zwraca klasyfikacja strzelców. Tu oczywiście liderem jest Erling Haaland, ale na drugim miejscu jest już nasz Dan Lundulu z 14 golami. Co ciekawe, wyprzedza wielkiego Kyliana Mbappé. No to jest naprawdę szok. To wszystko w tym odcinku, ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, niezwykle ważny, przecież nie wiadomo w jakim klubie nasz Kaziu będzie kontynuował karierę, czy będzie to ostatecznie Olympique Marsylia, czy też Nottingham Forest. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, to Wasza decyzja. A na koniec jeszcze gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, no i pozostawienia łapki w górę, jeśli tylko się podobało. Pozdro, dozo, cześć.